Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w województwie pomorskim, we wsi Przywidz. Swoje ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne, otoczone lasem, prowadzi tu rodzina Itczaków. Basia i Bartek uprawiają pierwsze i największe w północnej Polsce, na Pomorzu i Kaszubach, pole lawendy. Roślina ta jest uprawiana całkowicie ekologicznie i przetwarzana w kierunku kulinarnym i kosmetycznym. Można tu zobaczyć kilkanaście odmian lawendy. Przede wszystkim jednak poczuć, jak to jest być otulonym lawendowym zapachem. Pięknie pachnie, piękne widoki, wymarzone miejsce do życia i prowadzenia biznesu. Można powiedzieć, że masz szczęście. Tak, i cieszę się tym każdego dnia. Jak to się stało, że tutaj zamieszkaliście i tutaj właśnie prowadzicie gospodarstwo ekologiczne, dodajmy, najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie pomorskim? Stało się tak, że ja wywodzę się stąd i gdzieś tam w okresie dorastania czy wczesnej dorosłości gdzieś tam wyleciałam, prawda, dalej. A jak się poznaliśmy z Bartkiem, to też zastanawialiśmy się, gdzie zamieszkać, czy miasto, czy tutaj. No i oczywiście padło na to miejsce, bo jest najpiękniejsze na świecie dla nas i stąd się w ogóle wzięliśmy tutaj. A skąd pomysł na lawendę? Stojąc sobie w korkach, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ale kiedyś rozmawialiśmy o tym, co można by fajnego uprawiać właśnie tutaj na tych ziemiach. I no, padło na lawendę, no bo to jest tak piękna roślina o takich wspaniałych właściwościach, że no, padło na lawendę. Nie za dużo wiedzieliśmy wtedy o tej roślinie, więc tych prób było trzy, trzecia była dopiero udana. A potem jakoś już tak poszło. No, tak naprawdę no, nadal się uczymy ciągle. Prowadziliście w swoim życiu taką rewolucję, bo zmieniliście totalnie swoje życie i staliście się rolnikami. Tak, tak, to prawda. To była totalna rewolucja i bardzo cieszymy się, że ją przeprowadziliśmy. A skąd ten pomysł na to, żeby prowadzić gospodarstwo ekologiczne, żeby postawić na ekologię? Ja zawsze w ten sposób funkcjonowałam, tak mnie nauczono, tak Bartek też był wychowywany, więc to jakby nie był nagły pomysł, tylko to było bardzo, bardzo naturalne. Ja jestem też doktorem chemii, w związku z tym wiem, co można złego zrobić z rośliną, z żywnością, z kosmetykami. I stawiamy na naturę, na ekologię po to, żeby robić wszystko, co jest najlepsze dla nas i dla ziemi, dla natury. Poza lawendą, co macie w ekologicznej uprawie tutaj w gospodarstwie? Sporo. Jabłka, rokitniki, aronie, wiśnie, mniszek. Z tego powstają przetwory? Tak, z tego powstają przetwory przeróżne, najczęściej z lawendą albo z lawendy. Aczkolwiek próbujemy, staramy się jakieś różne pomysły wdrażać w życie, różne nowe przepisy, drzemy, czetneje z lawendą, syropy z lawendowe z różnymi dodatkami, także tutaj krążymy wokół lawendy, ale no, mamy trochę takich właśnie pomysłów. Jak reagują konsumenci na wasze produkty? Entuzjastycznie. I uzależniają się, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ wracają i bardzo, bardzo im smakują, bardzo im odpowiadają. Smakują te przetwory, te produkty, które są kulinarne, natomiast te, które są kosmetyczne, testują, próbują i też po nie wracają. Co oznacza dla konsumenta, że wasze produkty mają ekologiczny certyfikat? Myślę, że to, że w sposób bezpieczny mogą ich używać i wiedzą, że nie dodajemy żadnej chemii, żadnych pestycydów, żadnych nawozów sztucznych w uprawie. Gdzie sprzedajecie swoje produkty? Najczęściej u nas, mamy taki sklepik, ale od niedawna już mamy również sklepik internetowy, więc w taki sposób. Sprzedajecie w ramach rolniczego handlu detalicznego? Tak, oczywiście. Pięknie mieszkacie, pięknie gospodarujecie i też zaczęliście dzielić się tym pięknem z innymi. Prowadzicie równocześnie gospodarstwo agroturystyczne. Tak, prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne od już paru lat i przyjeżdżają coraz to nowi goście, ale też goście, którzy powracają.
ponieważ też chyba tak jak my uważają, że to jest najpiękniejszy kawałek ziemi i świetnie wypoczywają. Prawda jest taka, że mamy tutaj niewiele miejsc, w związku z tym jest bardzo kameralnie i staramy się żyć z naszymi gośćmi po sąsiedzku i myślę, że w tym jest też ten urok. W lawendowej symbiozie. Tak. Czy teraz z perspektywy czasu możesz powiedzieć, że to była dobra decyzja, że powróciłaś na wieś, że zaczęłaś tu działać, gospodarzyć? Najlepsza. Po pierwsze dlatego, że zawsze mnie ciągnęło do ziemi, po prostu do ziemi. A po drugie, chyba najważniejsze, że no, mam tu cały mój świat, czyli mojego męża i moje dzieci, no i też lawendę. Ekologiczna uprawa lawendy połączona z prowadzeniem agroturystyki stała się dla Idczaków sposobem na życie, ale także niespodziewanie przyniosła im wiele radości i nagród. Gospodarstwo w 2017 roku nie tylko uzyskało miano najlepszego w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii Ekologia Środowisko, ale także zostało uznane za najlepszą ekoinspirację w Polsce i zagrodę edukacyjną. W międzynarodowym konkursie na narzędzia gospodarki o obiegu zamkniętym wspierające innowacje w biznesie niebieskiej i zielonej turystyki w kategorii Rethink nagrodzono je również za wzorcowe prowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego. Jak matematyk i fizyk czuje się jako plantator lawendy? Doskonale. No, zupełnie inna tematyka, branża, ale przy czym to nie było tak, że ja byłem informatykiem i to nie było tak, że ja zrezygnowałem z tej informatyki, bo mnie dobijała. Ja ją nadal lubię. Zdarza mi się czasem jeszcze coś w branży popełnić, ale po 95% czasu poświęcam lawendzie, bo jakoś jest przyjemniej. Spodziewałeś się kiedyś, że dokonasz takiej zmiany w swoim życiu? Nie. Absolutnie nie. To ja tu węszę mały spisek w postaci chemii Basi, która mnie zaczarowała. Chemia miłości. Tak, z Basią tak poszedłem. Ale sprawia nam to mnóstwo radości i frajdy, to co robimy. I aktualnie nie wyobrażamy sobie życia bez lawendy. Właśnie, jak wam się tutaj żyje i co najbardziej kochasz w tym miejscu? Jakie momenty kochasz? Żyje nam się bardzo dobrze, bo jest... W ogóle to jest cecha wsi, bo ja mieszkałem w mieście przez wiele lat i byłem takim, lubiłem miasto, więc pierwszy rok był dla mnie trudny, żeby tu się odnaleźć, i odśnieżanie, nie odśnieżanie, wszystko, no, ale to jakby inny temat zupełnie, ale żyje się tu wolniej, spokojniej, nie ma tego pędu, więc to jest tak, że ja rano wstaję z uśmiechem, piję sobie kawkę i mam zupełnie inną energię do działania i to jeszcze praca z lawendą, która ma właściwości wyciszające, więc się nigdy nie denerwuję na tą lawendę, mimo że czasem daje popalić, ale zawsze jakoś uśmiech nam towarzyszy. Ekologiczne gospodarowanie jest wymagające? Jest, no dużo więcej pracy jest, bo jednak nie stosujemy żadnych oprysków, więc z chwastami walczymy manualnie. Ale mam świadomość, jest taka, że jednak produkt jest zupełnie inny. Lawendy w Polsce jest coraz więcej, bo warunki klimatyczne są coraz bardziej sprzyjające tej uprawie. Gospodarstwa rolne i przetwórcze dostosowują się więc do pojawiających się warunków. W gospodarstwie Idczaków można wziąć udział w warsztatach, podczas których są pokazywane możliwości, jakie stwarza natura przy wytwarzaniu żywności i kosmetyków, a także jak prowadzi się gospodarstwo, i domowe, i rolne, w sposób ekologiczny. Wczesnym rankiem kontynuujemy naszą podróż z klimatem i z pasją. Odwiedzamy województwo warmińsko-mazurskie. Docieramy do wsi Jaśkowo, położonej na szlaku żeglownym i rowerowym między wieloma jeziorami – Nickim, Linówek, Jaśkówko, Wiartel i jeziorem Jaśkowo. Miejscowość jest usytuowana wśród lasów Puszczy Piskiej. Właśnie w tym miejscu, o wspaniałych warunkach do wypoczynku, wśród ciszy i spokoju, postanowili stworzyć siedlisko państwo Ewa i Dariusz Dzwonkowscy z Warszawy. Ich dom, wybudowany według projektu wyróżnionego w konkursie Twój dom – dialog z tradycją, łączy w sobie przeszłość i przyszłość. Z jednej strony tradycyjne materiały i proporcje, z drugiej nowoczesne technologie i rozwiązania funkcjonalne. Z Mazurami zawsze była pani zżyta? Tak. Od zawsze Mazury dla mnie stanowią, mówię, taki
centrum mojego świata, mogę powiedzieć. Tu się pani wychowała? Tak, tu się wychowałam całe dzieciństwo, kiedy jeszcze było pusto. Klimat był cudowny. W pewnym momencie życie sprawiło, że przeniosła się pani do województwa mazowieckiego. Zamieszkała pani w Warszawie, ale jednak te Mazury ciągnęły i były bliskie sercu. Ciągnęły cały czas, były bliskie. Zawsze przyznawałam się do Mazur, zawsze mówiłam o Mazurach, zawsze je promowałam, bo sercem tęskniłam. Tutaj przyjeżdżałam po ciszę, po spokój. Wakacje. Kilkanaście lat temu zdecydowaliście się państwo, że kupicie tutaj ziemię i wybudujecie tu dom, żeby mieć chwilę oddechu na Mazurach. Tak, to był taki projekt, można powiedzieć, rodzinny. Taki dom na Mazurach, gdzie ta rodzina wspaniała może się też spotykać latem w takim fajnym klimacie. Po latach postanowiliście państwo na tej pięknej ziemi postawić dom, który doskonale wkomponowuje się w otoczenie, w architekturę tutejszą. Tak, te lata były właśnie potrzebne, żeby trochę przemyśleć. Dotarłam do materiałów konkursu właśnie tych domów, które odtwarzają dawną historię Mazur i Warmii. To otrzymałam właściwie do rąk od przyjaciela katalog. Przedstawiał naprawdę bardzo fajne projekty. Dla nas było ułatwienie. No, trudność była tylko, który wybrać dom, tak? Bo tutaj były jak gdyby różne wątpliwości. No ale jak zwykle doszliśmy do konsensusu i ten dom, taki czerwona cegła, to normalne dla mnie było, że ale musi być czerwona cegła i trochę elementów drewna i stąd, mówię, ten projekt był wybrany i też no, pewne jeszcze inne kryteria, tak, żeby było widokowe otwarcie na krajobraz. Czy jako lokalna patriotka jest pani dumna, szczęśliwa, że ma tego typu dom? Lokalna patriotka. Tak, myślę, że tak, zwłaszcza, że też mam przyjaciół, którzy wybrali taki z tego katalogu podobny dom po drugiej stronie, więc czujemy się już tutaj silniejsi. Jesteśmy dwie rodziny, które promują ten sposób właśnie budowy, żeby nie tworzyć domów niezwiązanych z tym terenem, tak, tylko żeby był związany właśnie z historią Mazur i z architekturą, która właśnie tutaj była. Największym chyba komplementem to jest taki komplement od osób obcych, którzy przyjeżdżają rowerem i zatrzymują się albo pytają, jaki ładny dom, i więc takie komentarze luźne, więc my się czujemy, no, tak zaskoczeni, bo ten dom jest dla nas taki normalny, wydawałoby się, który powinien stać na tym miejscu, a właśnie osoby go postrzegają jako ładny. Konkurs Twój Dom – Dialog z Tradycją został zorganizowany po raz pierwszy w 2010 roku na Warmii i Mazurach. Jego organizatorami byli Narodowy Instytut Dziedzictwa i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po województwie warmińsko-mazurskim rozpoczęto działania mające na celu znalezienie wzorców dla kolejnych województw śląskiego i podlaskiego. Konkurs jest odpowiedzią na zauważalne od lat trendy w stylu życia i architekturze. Ludzie chcą żyć bliżej natury, szukają inspiracji w rzemiośle i tradycji. Konkurs pomaga więc odkrywać wyjątkowość regionu i to, co piękne i mądre w przeszłości, pokazywać w nowej odsłonie. Takie myślenie przynosi korzyści i dla właścicieli, którym żyje się wygodnie, funkcjonalnie, harmonijnie, i dla regionu, który dzięki temu może zachować dziedzictwo i harmonię krajobrazową. Krajobraz Polski ulega licznym, często niekorzystnym przekształceniom. Cenimy i chronimy zabytkowe dwory, zamki i kościoły. Jednak krajobraz tworzy architektura zwyczajna, domy i towarzyszące im zabudowania. Te historyczne coraz częściej znikają. Nowe budownictwo to formy, w których trudno dopatrzyć się kulturowych związków z regionem. Szukając inspiracji w tradycyjnych rozwiązaniach, korzystamy zarówno z mądrości poprzednich pokoleń, jak i chronimy tradycje kulturowe i różnorodność regionalną Polski.
Jednocześnie zapewniamy sobie wysoki standard życia, bo jego komfort zależy m.in. od jakości przestrzeni, w której na co dzień żyjemy. Budując dom, pamiętajmy więc o tym, by wpisywał się on w tradycję i architekturę regionalną. Dzięki temu wspólnie zadbamy o tradycyjny polski krajobraz, wiejski i podmiejski. Tożsamość zapisana jest nie tylko w obiektach, ale również w krajobrazie. Mamy w Polsce bardzo typowe dla nas, dla naszej tożsamości krajobrazy. Niestety w ostatnich latach tracimy wiele z tego, co jest walorem tego krajobrazu, no, w imię między innymi rozwoju, ale temu służą projekty, żeby podkreślać znaczenie tego krajobrazu. W Polsce w wielu miejscach zachowane jest budownictwo o charakterystycznych dla danego obszaru cechach. Pojawiają się jednak również zabudowania, które najczęściej pozostają bez związku kulturowego z danym regionem. Sprawiają one, że tworzy się krajobraz form podobnych do siebie, niezależnie od regionu, w którym występują. Nawiązywanie do tradycji w architekturze to obecnie ogromne wyzwanie. Tym bardziej, że wiele polskich regionów to administracyjne twory o innej historii, z innymi tradycjami budowlanymi i składające się z ziem o różnym rodowodzie. Budując dom, pamiętajmy więc o tym, by wpisywał się on w tradycję i architekturę regionalną. Ruszamy w dalszą drogę, do Małopolski, szlakiem Jabłek Łąckich, które posiadają unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Renoma Jabłek Łąckich ukształtowała się w oparciu o długoletnią tradycję ich wytwarzania. O czym świadczy fakt, że już w XIII wieku z sadów w okolicy Łącka wywożono surowe śliwy i jabłka do Gdańska. Sady łąckie wymieniane są w dokumentach z XVI wieku jako ogrody folwarczne i parafialne. W XVII i XVIII wieku istniały już na tych terenach duże sady jabłoniowe. Protokoły dworskie z wizytacji przeprowadzonej w 1698 roku informują m.in. o tym, że część chałupników miała obowiązek zbierania owoców i dostarczania ich do dworu w ramach prac pańszczyźnianych. Jabłko łąckie rozpoznać dość łatwo. Choć jego wygląd zewnętrzny jest uzależniony od cech danej odmiany, charakterystyczny dla tego owocu jest rumieniec, który pokrywa jego większą część. Czym się charakteryzują jabłka łąckie? Jabłka łąckie tym się charakteryzują, że u nas tak, ziemie są bardzo ciężkie, te jabłko jednak powoli rośnie, to masa jest zupełnie inna, jakaś taka bardziej zbita, kwasowość w ogóle inna. My to zawsze mówimy, że taką zieloną nutkę te nasze jabłko ma, bo po prostu tu jest zmiana dużej temperatury między nocą a dniem i przez te jabłka dostają odpowiedni kolor i dlatego są smaczniejsze. Jaki jest smak tego jabłka? No wie pani co, to zależy jakie jabłka, bo są i kwaśne i słodkie jabłka, ale jeżeli się nie chce tam krytykować z innych krańc Polski się te same odmiany je, to jednak inny ten smak jest u nas niepowtarzalny. Wszędzie by pan rozpoznał jabłko łąckie? Oczywiście, oczywiście. A niech mi pan powie, długo już jest pan sadownikiem? No, około 40 lat. A wyobraża sobie pan teraz coś innego robić w życiu? Ja już nie wyobrażam. A jest pan sadownikiem z pokolenia na pokolenie? No oczywiście, no bo ojciec tam niegdyś mieli u nas sady śliwowe większość, ale były jabłoniowe i poszliśmy w kierunku sadów jabłoniowych, bo widzieliśmy, że się tu udaje, po prostu klimat jest bardzo dobry pod produkcję tych jabłek. Właśnie, jaki tu jest mikroklimat, który sprzyja, prawda? No sprzyja, chociaż u nas ta wiosna jest późniejsza, ale później to jednak tam przez lato nam to nadgania wszystko. I jesień, przede wszystkim jesień jest, tak jak mówię, te zmiany temperatury robią to, że te jabłko ma inny smak po prostu. No. A pamięta pan, jak był pan chłopcem, taki smak jabłka w sadzie? Pamiętam, no to niestety wtedy były inne odmiany, ale też nie było tak na innych w ogóle podkładkach, silne rosnące, ale pamiętam bardzo dobrze. To najwięcej wtedy się uprawiało takie odmiany jak boskopy, landsberska, malinówka takie, a dzisiaj no wiadomo, weszły nowe odmiany, podkładki karłowe. Praca jest trochę lżejsza, bo nie trzeba się po tych drabinach chodzić, jak się to mówi, i po prostu jest trochę inaczej. Charakterystyczną cechą jabłek łąckich jest ich stosunkowo wysoka kwasowość. Dzięki temu jabłka łąckie mają tak zwaną górską zieloną nutkę, czyli są bardziej wyraziste w smaku, kwaśniejsze i bardziej aromatyczne. Większość owoców uzyskiwanych w rejonie Łącka cechuje się wyjątkową soczystością i aromatem. Kształt owoców zależy od poszczególnej odmiany. Ich rumieniec jest wyraźnie mocniejszy od jabłek pochodzących z innego regionu. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi oraz ukształtowaniu terenu rdzawienie owoców jest stosunkowo małe. Większość sadów znajduje się na stokach o nachyleniu około 15 stopni, co stwarza najkorzystniejsze rozłożenie rocznych temperatur. U nas mamy małe kwatery
Po prostu dużo odmian, niektóre odmiany są same pylne, nie? I te po prostu jakby jedne drugie zapylają, bo przy dużych kwaterach, jeżeli jest jedna odmiana, to wtedy jest wymagane albo specjalnie się sadzi odmiany, które się zapylają, albo śmiele czy pszczoły. Chociaż jeszcze co jedno, u nas jest dużo pasiek dookoła, także z pszczołami mamy bardzo dużo. Przeważnie co drugi sadownik ma jakieś ule, także z zapylaniem to raczej nie mamy problemu. Jak najczęściej wykorzystywane są jabłka łąckie? No najczęściej wykorzystywane są do konsumpcji, konsumpcji szeroko pojętej, ale głównie do konsumpcji bezpośredniej, aczkolwiek możemy oprócz takiego bezpośredniego spożycia z powodzeniem wykorzystywać te owoce do przetwórstwa. I ja między innymi wytwarzam sok, który produkowany jest z tych jabłek łąckich. On się różni od innych soków smakiem, tak jak i jabłka, no bo są takie bardziej charakterystyczne, górskie, ostrzejsze, kwaśniejsze i ten smak jest bardziej wyrazisty. Na tym kończymy naszą podróż z klimatem i z pasją. Czas odpocząć, by znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Super. Mamy to. Tak, no, ładnie to mówiłaś. A teraz zaczynamy nagrywać. Bartek, słyszałeś ten żarcik? Jeszcze aparat wyciągnę, będę wam zdjęcia. Ten tamburynek pogram.